Szanowna Pani Minister, Magnificencje, koleżanki i koledzy. Zjazdy filozoficzne nie są w naszym kraju wydarzeniami częstymi. Ten, który rozpoczynamy, jest dopiero 9. w historii Polski. Inicjatorem jego zorganizowania jest Komitet Nauk Filozoficznych i Polskie Towarzystwo Filozoficzne, ale osoba, która osobiście zaangażowała się w jego zorganizowanie, nie została tutaj jeszcze wymieniona, chciałbym teraz to wymienić, to jest mój poprzedni przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych, pan profesor Adam Drobny. Różnica między zjazdem a licznymi konferencjami, na których się spotykamy w znacznie mniejszych gronach, jest taka, że tutaj oprócz dyskutowania szczegółowych zagadnień, możemy spojrzeć na stan naszej dyscypliny bardziej całościowo. Miłe słowa, jakie z tej okazji słyszymy od najwyższych władz państwowych, wzbudzają dumę z osiągnięć naszych wielkich poprzedników, ale i skłaniają do refleksji nad społeczną rolą filozofii. Na czym miałaby ona polegać? Otóż charakter wpływu naszej dyscypliny na społeczeństwo zależy od charakteru filozofii, która, mówiąc najogólniej, może być albo źródłem różnych wizji świata, albo metodą racjonalnej analizy problemów. Aby docenić znaczenie filozofii światopoglądowej, wystarczy uświadomić sobie, że to filozofowie w znacznej mierze zaprojektowali systemy polityczne, społeczno-polityczne, które były i są realizowane w świecie. Zarówno te, o których dzisiaj już wiemy, że się nie sprawdziły, jak marksizm, jak i te, które ciągle są sprawdzane, jak liberalizm. To filozofowie decydują lub współdecydują o charakterze poszczególnych epok czy faz rozwoju kultury. Z racji tego, że ludzkie życie jest dość krótkie, ten wpływ filozofii, nie zawsze pozytywny, przyznajmy, jest często niezauważalny. Jednak ktoś, kto chce głębiej rozumieć otaczającą go rzeczywistość, prędzej czy później trafić musi do filozofii, a zwłaszcza do historii filozofii. Innego rodzaju wpływ wywiera filozofia, która nie chce pełnić roli kreatorki światopoglądów, lecz pragnie pozostać przede wszystkim metodą racjonalnej analizy problemów. Ta odmiana filozofii zajmowała i ciągle zajmuje w Polsce miejsce szczególne, a jej przedstawiciele weszli do kanonu filozofii światowej. Ojciec Józef Maria Ocheński, którego 110. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, jeden z najbardziej znanych i wpływowych w świecie polskich intelektualistów XX wieku, podkreślał, że jej społeczne znaczenie polega głównie na zachowywaniu i pielęgnowaniu ludzkiego rozumu. Pisał tak, cytuję: największym niebezpieczeństwem, które nam dzisiaj grozi, jest coraz powszechniejsze odwracanie się człowieka od rozumu. Już sama liczba tych, którzy wydają ciężkie pieniądze na astrologię, numerologię i tym podobne zabobony, świadczy, jak bardzo ludzie są nieracjonalni. Można by sądzić, że to naukowcy powinni być stróżami i opiekunami rozumu. W rzeczy samej pracują oni w swoich dziedzinach w największym stopniu racjonalnie i tej racjonalności zawdzięczają swe wielkie osiągnięcia. Zadziwiające jest jednak, jak dalece ci sami naukowcy mogą być irracjonalni, gdy myślą i wypowiadają się poza swoją dziedziną. Kto więc może spełnić to zadanie? Nie religia, która nastawiona jest na co innego. Nie ideologie, które tak często głoszą irracjonalizm najgorszego rodzaju. Jedyną siłą, która tę funkcję mogłaby spełnić, jest filozofia. I nie każda filozofia, lecz ta, która otwarcie w teorii i w praktyce przyznaje się do rozumu, do racjonalności. Koniec cytatu. Dla Bocheńskiego taką filozofią była filozofia analityczna, ale on pojmował ją bardzo szeroko i zapisał do niej m.in. Platona, Arystotelesa, całą scholastykę, a nawet fenomenologię. Myślę, że ta właśnie funkcja w filozofii ma wielkie społeczne znaczenie i nie warto szczędzić środków publicznych, aby szacunek dla rozumu zaszczepiać w umysłach młodych ludzi. Jakość debaty obywatelskiej, jakość polskiej demokracji zależy w dużej mierze od odporności społeczeństwa na irracjonalizm i płcizny obecnego dyskursu publicznego oraz kultury medialnej. A odporność ta zależy od pielęgnowania ludzkiego rozumu. Może więc warto ponownie wypromować słowo filozofia jako odnoszące się do niezwykle ważnej sfery naszego życia i może warto wypromować studia filozoficzne jako wartościowe nie tylko z perspektywy prywatnej dla indywidualnego rozwoju garstki niepraktycznych zapaleńców, ale także z perspektywy publicznej. Dziś bowiem wybór takich studiów, niełatwych, bo wymagających opanowania zarówno logiki i myślenia krytycznego, umiejętności szerszego, spekulatywnego spojrzenia na rzeczy i zdarzenia oraz zdolności syntetyzowania coraz rozleglejszej ludzkiej wiedzy, bywa w mediach traktowany jako przykład złego planowania przyszłości.
Młodzi ludzie karmieni są myślą, że wartościowe jest tylko to, co daje korzyści bezpośrednie i łatwo nabierają się na atrakcyjne opakowanie nowych kierunków humanistycznych, obiecujących często gruszki na wierzbie. Muszę przy okazji dodać, że w ostatnich latach przedmioty filozoficzne wypierane są z programów poszczególnych kierunków, a to, co zostaje w postaci krótkich kursów, jest często żałosną karykaturą naszej dyscypliny. Bardzo wielu studentów wybierało filozofię jako bezpłatny drugi kierunek, ale od października i taka możliwość będzie zamknięta. Niezwykle cenię sobie obecność pani minister Krystyny Szumilas, która, jak słyszeliśmy, jest bardzo zaangażowana w to, żeby ta obecność filozofii na poziomie szkoły średniej była odpowiednia. My uważamy, że najlepiej byłoby, gdyby zmierzać do takiego modelu, jaki jest na przykład we Francji, ale jesteśmy głęboko wdzięczni pani minister za wszelkie zaangażowanie, które zmierza do podniesienia roli wykształcenia filozoficznego w szkole średniej. Proszę mi jednak pozwolić, że wspomnę o jeszcze jednym problemie, który domaga się rozwiązania, a mianowicie o niedobrym, absurdalnym wręcz przeciwstawieniu etyka religii, które utrwala przekonanie, że uczniowie religijni etyki nie potrzebują, bo ta jest przeznaczona niemal wyłącznie dla ateistów. Cały potencjał etyki jako dyscypliny racjonalnie uzasadniającej nasze podstawowe powinności moralne i w ten sposób mediującej między różnymi moralnościami wspieranymi przez różne religie i ideologie jest tutaj w punkcie wyjścia wyeliminowany. Na takim potraktowaniu etyki traci i filozofia, i religia, i śmiem także powiedzieć całe społeczeństwo. Jak widać, problemów my, filozofowie w Polsce, mamy sporo i one niestety z każdym rokiem narastają. Dzisiaj jednak zaczynamy zjazd. Chciałbym więc na koniec przytoczyć słowa jeszcze jednego filozofa, tym razem nie Polaka, lecz Amerykanina, Williama Jamesa, tworzącego w ostatnim ćwierćwieczu XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku. Notabene James bardzo interesował się kulturą nieistniejącej wówczas na mapach Polski i dobrze ją znał dzięki swojemu przyjacielowi, także znanemu filozofowi Wincentemu Ludosławskiemu. Otóż w książce pisanej na łożu śmierci James odwołuje się do sceny z szekspirowskiej sztuki Jak wam się podoba, w której jeden z bohaterów zwraca się do swojego rozmówcy z zaskakującym pytaniem: jestże w tobie jakaś filozofia? I James komentuje to tak, cytuję: z tym pytaniem, czy jest w tobie jakaś filozofia, ludzie zawsze powinni zwracać się do siebie przy powitaniu. Człowiek nie mający w sobie żadnej filozofii jest najmniej obiecującym i najmniej użytecznym spośród możliwych kompanów. Koniec cytatów. Szanowni Państwo, jeśli James miał rację, to w ciągu najbliższych 4 dni tu w Wiśle znajdziecie najlepszą kompanię. Serdecznie do nas wszystkich zapraszamy. Dziękuję bardzo.